o tym, aby nie udzielić burmistrzowi wotu zaufania. Dlatego patrząc na jakość tego raportu, na finanse, które zostały mi przedstawione, na zmniejszające się wskaźniki zadłużenia, bo w 2020 roku wskaźnik zadłużenia był 34,7%, w 2021 29,5%, w 2022 28%. Patrząc na udział kredytów i obligacji w finansowaniu gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego, który jest bardzo niski, dlatego nasz klub Urban Razem udziela burmistrzowi wotum zaufania za rok 2020.